Hej, cześć, witajcie. Wiem, obiecałem na wczoraj jakiś artykuł. No nie byłem w stanie. Ale dzisiaj mam nadzieję dla was nagrać ze dwa, tak więc, żeby zadośćuczynić, a na początek, żeby wam w ogóle zadośćuczynić Officio Assassinorum. Wiem, że był taki artykuł, który już czytałem z Astronomikanu, ale oczywiście dość wybrakowany i sporo tam rzeczy brakuje. Paweł pojawił się jako sponsor. Dość sporą kwotę zarzucił na Patronite, powiedział, że chciałby orków z Warhammera Fantasy i Officio Assassinorum z 40. Tak więc Officio Assassinorum 40 z 40, pierwsza część artykułu, zapraszam do słuchania. Nie wydajemy wyroku, nie decydujemy o karze. Jesteśmy tylko chłodnymi narzędziami zemsty Imperatora. Nie ma nieznanej nam formy śmierci. Nie ma formy grozy, która wykracza poza nasze możliwości. Nie ma wroga, który znajdowałby się poza naszym zasięgiem. Jesteśmy ostrzem, które podcina gardło zdrajcy. Jesteśmy kulą przeznaczoną dla czaszki heretyka. Jesteśmy trucizną w gardle Zino. Dekret Assassinorum. Officio Assassinorum to tajna agencja rządu Imperium Ludzkości, która zatrudnia różne świątynie szkolące ludzkich zabójców działających w interesach Imperium. Choć Inkwizycja budzi strach w sercach wszystkich obywateli Imperium, lojalnych i mających coś za uszami, śmiercionośni uczniowie Officio Assassinorum budzą strach w sercach nawet najbardziej dzikich, zatwardziałych w boju wojowników. Zabójcy są zazwyczaj wysyłani na misje samotnie, jeśli tylko nie utrudni to wykonania celu. Każdy z nich jest wyszkolony do działania daleko za liniami wroga, bez wsparcia. Biorąc pod uwagę polityczny potencjał tego adepta i fakt, że jego agenci byli już w przeszłości wykorzystywani w sporach między rywalizującymi ze sobą wysokimi lordami Terry, autoryzacja na misję zabójstwa musi zostać uzyskana od najwyższych rangą imperialnych przywódców. Z tego powodu zabójcy są bardzo pilnie obserwowani, aby upewnić się o pełnej kontroli Imperium nad każdym z nich. Imperialne bazy danych nie posiadają informacji na temat lokalizacji 6 świątyń Officio Assassinorum. Wiadomo jedynie, że wciąż znajdują się one gdzieś na Terze, wszystkie poza świątynią Eversor. Świątynia Eversor nie utrzymuje jednej siedziby, a zamiast tego przechowuje wszystkich swoich agentów w kriostazie, na pokładach różnych tajnych okrętów i baz gwiezdnych rozproszonych po całej imperialnej przestrzeni. Każdy z tych posterunków świątyni nieustannie oczekuje na przypisanie ich agentom misji. Imperialni zabójcy są ukrytymi ostrzami dzierżonymi przez wysokich lordów Terry, są zabójcami królów i fałszywych mesjaszów, zgubą zdrajców i rebeliantów wśród gwiazd. Kiedy tylko agent tego adepta trafi w miejsce przeznaczenia, staje się nieustępliwy, a spotkanie z nim jest niemożliwe do uniknięcia. Jest niczym niepohamowany upływ czasu. Każdy aspekt jego nieskazitelnego treningu na każdej misji owocuje wyłącznie jednym zabójstwem. Choć świątynie Officio Assassinorum i wszystko, co z nimi związane, są otoczone największą tajemnicą, wszyscy ludzie posiadający znaczne wpływy lękają się własnego cienia, jako że ci agenci są ucieleśnioną sprawiedliwością Imperatora. W królestwie o rozmiarach i potędze Imperium zbyt powszechnym jest to, że całe planety uciekają uwadze wysokich lordów. Z uwagi na fakt, iż wszelka komunikacja i podróż międzygwiezdna jest uzależniona od osnowy, populacje wielu planet mogą być pozbawione kontaktu z większą częścią Imperium przez 10, 20, a nawet 100 i więcej standardowych lat. System panujący w Imperium jest bardzo kruchy, a życie typowego obywatela Imperium jest trudne. Nie jest więc niczym dziwnym, że ludzie, którzy obserwowali cierpienie wielu milionów podróżując po galaktyce, popadają w objęcia herezji. Gdy populacja danego świata jest zdana na siebie przez całe dziesiątki lat w tak pełnej przemocy galaktyce, bardzo łatwo jest o wykiełkowanie w takich miejscach pierwszych ziaren zepsucia. Taka planeta może zaprzestać płacenia imperialnej dziesięciny, pozwolić sobie na poluzowanie procedur ograniczających psioników lub stać się ofiarą nieautoryzowanego przez Imperium rządu. Zdarza się nawet, że niektóre planety wyrażają wolę ogłoszenia niepodległości od dyktatów administratum, widzę oblężenie Wrax, pamiętacie ciągle, prawda, dynastia, eklezjarchii i galaktyki rządzonej przez 12 pozbawionych twarzy lordów w imieniu odległego imperatora. Niezależnie od tego, czy nowy porządek zaprowadzony na takich światach okazał się błogosławieństwem, czy też doprowadził do powstania tyranii, jego dyrygenci stają się automatycznie następnymi celami dla najbardziej morderczych mścicieli. Choć ich rządy mogą na krótką metę przysłużyć się światu,
Wieści o ich nieposłuszeństwie koniec końców dotrą do adeptów Imperium. Wynikła z tego konfrontacja, niekiedy prowadzi do otwartej wojny, ale dochodzi do tego nie częściej niż do rozwiązania konfliktu innymi metodami. Wymuszenie posłuszeństwa, przekupstwo, groźby, szantaże i morderstwa to potężna broń w arsenale tych, których żelazny uścisk definiuje istotę królestwa rasy ludzkiej. Po dziś dzień Imperium rozwinęło przynajmniej kilka instytucji, które wykorzystują potencjał owej broni do maksimum. Są to starożytne organizacje, o których pierwsze wzmianki w kronikach pojawiły się już w czasach Wielkiej Krucjaty, a nawet w czasach narodzin Imperium. Jedną z takich organizacji jest właśnie Officio Assassinorum. Zabójcy Imperium są w stanie zmienić losy licznych światów pociągnięciem spustu. Tam, gdzie zasięg wpływu Imperatora musi raz jeszcze zostać potwierdzony, kula snajpera Vindicare przebije czaszkę swojego celu i to w momencie, gdy ów błędny indywidualista jest otoczony przez swoją wybraną świtę. Jeśli credo zdrajców rozszerzyło się na całą organizację lub formację militarną, do działania przejdzie zabójca ze świątyni Eversor, biowzmocniony berserker, który wybije tuziny, jeśli nie setki rebeliantów, u boku kluczowego dla misji celu. Jeśli operacja wymaga większej subtelności, na misję zostanie wysłany agent ze świątyni Kalidus. W takim wypadku nie sposób wykryć obecności zmieniającego kształty zabójcy do momentu, w którym cel misji zostanie osiągnięty. Jeśli cel jest psionikiem, do akcji przejdzie jeden z rzadko wykorzystywanych, ale niezwykle przerażających agentów Seluxus. Są to istoty o dziwnej pustce w miejscu duszy, która sprawia, iż są oni zgubą wszystkich tych, którzy mają do czynienia z energią osnowy. Broń zabójców różni się między sobą od prostych noży i garot, po egzotyczne, neurotyczne ostrza oraz fazowe miecze, które są w stanie przeciąć pancerze i pola siłowe. Jednak nawet walcząc wyłącznie przy pomocy gołych dłoni, ci agenci są niezwykle śmiercionośni. Każdy z nich jest trenowany do walki bez broni i każdy z nich jest w stanie wywalczyć sobie drogę z prawdziwej rzezi, która niemal zawsze ogarnia cały obszar operacyjny po osiągnięciu przez nich celu. Powracając do swoich mistrzów, zabójcy zdają obszerne sprawozdanie, a dodatkowo każdy z nich jest ekstensywnie badany przed wysłaniem ich na kolejne zlecenie. W ten sposób każdy zabójca jest zamknięty w nieustannym cyklu polowania na przeciwników na terenie całego Imperium, przekuwając kruche łańcuchy imperialnej władzy nawet w burzliwej epoce późnych lat 41. milenium, czasów końca, które nieustannie naginają ów łańcuch i wyłamują jego poszczególne ogniwa. Żaden świat nie uniknie mojej władzy, żaden przeciwnik nie uniknie mego gniewu. To Imperator, powiedział Imperator Ludzkości na szczycie Góry Zemsty, na świecie Tor, około 30. milenium. To jest cytat z pierwszej strony Grimuaru Assassinorum. Gdy Imperator wypowiedział tę słynną deklarację w pierwszych latach Wielkiej Krucjaty, jego najbliżsi słudzy zebrali się przy nim, gotowi wspomóc go w realizacji jego marzenia o zjednoczeniu ludzkości w całej galaktyce. Ci mężczyźni i kobiety byli niezwykle utalentowani w skradaniu się, wykorzystywaniu technologii stealth i dokonywaniu skrytobójstw. Polowali na tych, którzy pragnęli zniszczyć plan Imperatora. Działali głównie w tajemnicy, woląc uniknąć pochwał ze strony Imperatora za swoje działania, jako iż wewnętrznie czuli, że nie są godni uwagi mistrza ludzkości, podczas gdy inni poświęcali własne życia i robili dla Imperium o wiele więcej. Wszystkie ich egzekucje były całkowicie ciche. Ci agenci poruszali się między światami całkowicie niewidoczni dla sił Imperium i to w obliczu wielkich podbojów tamtej epoki, upewniając się, że obietnice złożone Imperium przez władców, których ziemie zostały zintegrowane z Imperium, zostaną dochowane, że nowi gubernatorzy planetarni zostaną lojalni, a traktaty, pakty i przymierza będą trwać następne lata. Z czasem ci słudzy zdali sobie sprawę, że nie mogą uciec przed własną śmiercią oraz że ich umiejętności i wiedzę należy przekazać nowemu pokoleniu, jeśli wielkie dzieło Imperatora miałoby być kontynuowane. Z tego powodu ostatecznie zabójcy ujawnili swoje istnienie przed Imperatorem. Mistrz ludzkości w swojej mądrości ze smutkiem przyznał, że ich służba jest bardzo potrzebna, a ich okrutnych obowiązków ktoś musi dopełniać, ale mimo to cieszył się z ich działalności. Imperator nakazał wzniesienie wielkich świątyń, do których zaczęto sprowadzać najsprawniejszych i najbardziej śmiercionośnych młodzieńców, którzy mieli szkolić się w fachu odbierania życia. Officio Assassinorum powstało w tajemnicy. Imiona najlepszych zabójców swoich czasów, Kalidus, Venenum, Seluxus, Vindicare, Eversor i Vanus,
zostały unieśmiertelnione poprzez nazwanie w ten sposób każdej ze świątyń, tylko najsilniejsi rekruci byli w stanie przetrwać rygorystyczny trening, ale kiedy tylko stanęli o krok wyżej w hierarchii swojej świątyni, sami zaczęli przekazywać to, czego się nauczyli młodszym rekrutom. Zabójcy zyskiwali nowe umiejętności w nowych świątyniach, szkolili się tam w sztuce walki mieczem i z bronią palną, poznawali tajemnice trucizny i garoty. Rozwój Officio Assassinorum miał potwierdzić słowa mistrza ludzkości. Nie było świata poza władzą imperatora, żaden wróg nie mógł uciec jego gniewowi. W czasie pierwszych lat swego istnienia wszystkie sześć świątyń Assassinorum, wówczas znanych jako klady, były zlokalizowane na Terze. Każda klada była prowadzona przez oficjela, znanego jako naczelnik Primus. Officio Assassinorum zostało stworzone we wczesnych latach 31 milenium przez Malkadora Sigillite, regenta Terry, który pełnił funkcję najwyższego dowódcy lub wielkiego mistrza zabójców z rozkazu imperatora. Zabójcy wszystkich sześciu szkół otrzymali od wielkiego mistrza i naczelników Primus misję kontynuowania dzieła imperatora w okolicznościach, w których wystawienie do boju całej armii okazałoby się niemądre lub zbyt kosztowne. Najtrudniejsze zadania czekały na zabójców w czasie herezji Horusa, kiedy to otrzymali oni zadanie wyeliminowania mistrza wojny i innych liderów sił chaosu. Ich operacje miały mieszane konsekwencje, jak można wywnioskować z późniejszych wydarzeń tego okresu. Jednakże po wojnach windykacji, które miały miejsce na krótko po śmierci wysokiego lorda Geoga van Dyra w czasie epoki apostazji, renegacki zabójca Kalidus o imieniu Cis Jarek, nie mylić z tym Jarkiem, podjął próbę zabicia wielkiego mistrza zabójców. Po serii okrucieństw, do której doszło w samym Pałacu Imperialnym, świątynie zabójców zostały rozdzielone i relokowane po całej galaktyce. Miało to dać pewność, że jeśli jedna ze świątyń wpadnie w strefę wpływów Xenos, padnie ofiarą demonów albo herezji, reszta świątyń pozostanie nieskażona. Co więcej, do życia powołano nową instytucję, Ordo Sicarius, mającą monitorować całe Officio Assassinorum. Ograniczono również władzę całej organizacji. Od tej pory zabójstwa mogły być zlecane dopiero, gdy taką propozycję poparło najpierw 2/3 składu Senatorum Imperialis. Ostatnią zmianą była obligacyjna, regularna psychoindoktrynacja wszystkich zabójców, oprócz uczniów świątyni Eversor. Każda z takich operacji mogła być przeprowadzona pod czujnym okiem Inkwizycji, jednak jej przedstawiciele uznali, że ich uwaga jest konieczna. I tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy pierwszy odcinek Officio Assassinorum. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Jeśli ktoś chce, tak jak Paweł, wesprzeć na Patronite, jest możliwość. Niedługo ma się pojawić aplikacja, w której będziecie mogli, wszyscy patroni, którzy uczestniczą, będą mogli bezpośrednio słuchać wszystkich artykułów, które tam się pojawią. Najpierw je będę musiał tam, kurde, wrzucić. Trochę to zajdzie. Można wspierać przez oglądanie reklam i klikanie reklam na blogu, za co wam bardzo, bardzo dziękuję. No i co, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!